Autor sukcesu. Nauczanie domowe. 21 kwietnia. Dzieje apostolskie, rozdział 3, wersety od 11 do 26. Gdy chromy uzdrowiony trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu i dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprościliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Powiedział przecież Mojżesz: proroka jak ja wzbudzi wam Pan Bóg nasz spośród braci waszych. Słuchajcie go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z ludu. Zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. Dla was najpierw wskrzesił Bóg sługę swego i posłał go, aby błogosławił każdemu z was w odwróceniu się od grzechów. Zwróćmy uwagę na newralgiczny moment skutecznej modlitwy i spektakularnego cudu uzdrowienia. Kiedy Piotr zaczyna tłumaczyć ludowi, dlaczego to się stało, skąd to się wzięło, zauważa pewną tendencję wśród tych, którzy są obserwatorami, a potem słuchaczami. Komentuje to w ten sposób: dlaczego patrzycie na nas? W określony sposób Piotr odkrywa myśli, które są zawarte w ich spojrzeniu. Myśli, które identyfikują uzdrowienie tylko z Piotrem i Janem. Co się wtedy mogłoby wydarzyć? To jest wzrost uznania, to są pochlebstwa, a w końcu stanowiska, które można powierzyć tym właśnie, którzy tak urośli w naszych oczach. Piotr nie chce tego. Piotr jasno mówi: patrzycie tak, jakbyśmy my własną mocą albo pobożnością zrobili ten cud. Tak nie jest. To nie jest ludzka moc i nie jest nasza własna pobożność. Niesamowita nauka płynie z tej postawy Piotra, który przekierowuje uwagę z siebie i Jana na autentycznego twórcę cudu, na Jezusa Chrystusa. Bóg wsławił swojego sługę Jezusa i przez wiarę w jego imię, i wymienia kilka tutaj imion Jezusa: święty, sprawiedliwy, dawca życia, po to, żeby pokazać, że to Jezus Chrystus jest autorem tego cudu i tego znaku. To właśnie to imię Jezusa Chrystusa i wiara przywróciło pełnię sił choremu człowiekowi. Piotr chce powiedzieć: patrz na Jezusa Chrystusa. On jest autorem wszystkich dzieł i wszystkich uzdrowień. Nie ja, nie my. My jako ludzie jesteśmy tylko uczestnikami tego, co robi Jezus.
Jesteśmy tym narzędziem, którym On się posługuje. I nie należy zatrzymywać wzroku na narzędziu, tylko należy patrzeć na tego, który to robi i będzie robił, jeżeli coraz bardziej będziemy właśnie tacy. Coraz bardziej będziemy otwarci na to, aby to On zrobił. Nie patrzcie na nas, patrzcie na Jezusa. I to jest to przesłanie. To jest ten moment, w którym Piotr nie chce splendoru dla siebie. Chce, żeby jasno było wyartykułowane, kogo należy uszanować, komu należy dać właściwe miejsce. Zadanie dla ciebie dzisiaj. Jeżeli wydarza się coś dobrego, nie przypisuj sobie wszystkiego, nie kieruj całej uwagi na siebie, tylko odkryj, kto jest naprawdę autorem tego, co zrobiłeś, kto jest autorem twoich talentów, zdolności, twoich myśli, twoich pragnień, twoich sił. Kto stoi za wszystkim? I wtedy będzie wszystko dobrze. Wtedy nie będziemy przypisywać sobie rzeczy, które nie należą do nas. Nie będziemy zawłaszczać sobie chwały, uwielbienia, pochwał, które należą się Bogu. I dzięki temu my sami też będziemy rośli w tym jasnym przekonaniu. Jestem współpracownikiem. To jest niesamowity przywilej. Niech w takiej modlitwie, w takim uznaniu błogosławi ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.